Siemanko widzę, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zaprogramować sobie za darmo, po prostu jak zaprogramować sobie generator randomowych kodów PaySafe Card. Także ogólnie to dzisiejszy poranek będzie właśnie polegał na tym, że pokażę wam, jak zaprogramować sobie maszynkę do PaySafe Card. Więc jeżeli kiedyś tam nabraliście się na Discordzie na to, że zapłaciliście 20 zł za maszynkę PaySafe Card, to od razu wam mówię, że te, nieważne ile zapłaciliście za maszynkę PaySafe Card, czy to nawet jeżeli jesteście na jakimś serwerze Discord, na którym jest napisane, że za 20 zaproszeń na ten serwer otrzymujecie darmową maszynkę PaySafe Card. Sama maszynka PaySafe Card no nie jest żadnym skamem, to normalnie działa, ale no po co wy tam płacicie pieniądze za to, jak możecie sobie taką maszynkę wykonać samemu? W ogóle nawet grosze nie musicie za to płacić. Także co nam dzisiaj będzie potrzebne? Notatnik. Możecie to nawet wpisać w notatniku, w sumie to nawet nie ma najmniejszej różnicy, czy to będziecie pisać w notatniku, czy w Visual Studio Code. W opisie dam wam link do pobrania Visual Studio Code i programu Visual Studio. Polecam program Visual Studio Code, bo tutaj zazwyczaj programuję w Pythonie, jak widać już trochę tego mam. Także polecam właśnie Visual Studio Code i dzisiaj w Pythonie zaprogramujemy sobie generator kodów PaySafe Card. Na końcu tego filmu pokażę, jak pobrać aplikację Pythona, bo bez niej tak naprawdę się dosłownie nie obędzie. I tak, jeżeli już pobraliście sobie Visual Studio Code, wchodzicie sobie tutaj w te cztery wtyczki, czyli tak zwane rozszerzenia, i wpisujecie, tak jak ja, Python. No musimy mieć w ogóle zainstalowanego Pythona i od razu mówię, że rozszerzenie w programie Visual Studio Code Python, a aplikacja Python to dwie inne rzeczy. Instalujemy, tak jak jest tutaj, i wpisujemy icon. Icon, po prostu icon. Powinno być po prostu material icon. To też to takie nieobowiązkowe, ale zainstalujcie sobie tego icona. To będzie też bardzo przydatne. Dobra, ten material icon to jest taki plugin, który umożliwia nam widzenie tych ikon, więc widzimy, w jakim języku na przykład jest to programowane. Na przykład widzimy, że te dwa pliki są napisane w Pythonie, a na przykład tutaj w CSS-ie i gdzieś tam jeszcze w HTML-u, także tak. Tworzymy sobie nowy plik, otwieracie sobie w ogóle jakiś folder i tak, stworzycie sobie gdzieś na pulpicie albo na komputerze jakiś folder i tu klikacie sobie po prostu plik, otwórz folder i klikacie sobie folder, który chcecie otworzyć. Następnie klikacie nowy plik i tworzycie sobie coś takiego. Weźcie sobie na przykład, nazywacie sobie maszynka PSC. .py. Teraz ważne, żeby tutaj było kropeczka .py. Jeżeli nie pojawi wam się taka ikonka Pythona, taka żółto-niebieska, to znaczy, że macie coś źle. Musi być na końcu kropeczka .py. I pamiętajcie, żeby nie popełniać jakichś błędów takich, nie może być spacji, myślników i tak dalej. Dobra, kiedy sobie już to zrobiliście, wchodzicie sobie w to. I tak. Musicie przypisywać kod dosłownie tak samo jak ja, no nawet jedna kropka może stanowić cały błąd w całym kodzie. Także tak, piszcie za mną. Na początku zaimportujemy sobie random, no bo oczywiście chcemy, żeby te kody były w ogóle randomowe, no to wiadomo, piszemy import random. Następnie importujemy sobie time. No bo otworzymy sobie tutaj pętlę, a żeby ta pętla nam nie zacięła komputera, no to import time się bardzo przyda. I z tego time importujemy sobie jeszcze sleep, bo sam time nam nic nie da. Możemy jeszcze from time zaimportować sobie second oraz seconds. To nie jest obowiązkowe, ale ja tak zawsze mam taki nawyk, że muszę to zrobić. Kiedy zrobiliśmy sobie te dwa importy i trzy framy, no to możemy sobie już rozpocząć cały kod. Na początku oczywiście utwórzmy sobie zmienną. Dobra, na początku w sumie nie utwórzmy sobie zmiennej, wpisujemy sobie while true. I tak, na początku piszemy sobie tak, print, i na początku pisujemy sobie sleep 1, albo
nam ta pętla demo nie zacięła się, nie wiadomo. I bierzemy print. I tu w sumie możemy sobie wymyśleć jakąś taką swoją autorską nazwę. Dajcie mi tam chwilę, sobie tą nazwę swoją przeszykuję i widzimy się, jak już ją zrobię. Okej, okay, a więc tak powinien wyglądać cały wasz kod, składając się z 57 linijek, tak tutaj to wygląda. W ten sposób. No i tak, zaraz pokażę wam, jak pobrać aplikację Pythona, ale zanim to zrobimy, pokażę wam, że to na 100% działa. A więc pójdziemy sobie w Visual Studio Code skrypty, w sensie tu, gdzie to zapisaliśmy. No i wchodzimy tutaj w to, co zrobiliśmy sobie, czyli maszynkę PSC. No i wpisujemy tutaj start. Ja sobie wezmę na przykład 10 kodów. Jak możemy zauważyć, randomowe liczby już się zaczęły tutaj robić. Aktualnie mamy tutaj 10 randomowych kodów co sekundę. Ja akurat wybrałem 10, bo tak tu mi wyszło, że
Jeżeli wybrałem... Okej, okay. Wpisujemy sobie start, wpiszę sobie 2 i randomowe 10 kodów na sekundę. To jest takie, wiecie, 10 kodów, nie? 10 kodów na sekundę, a teraz wybierzemy sobie na przykład 100 kodów na sekundę. Oho. No, ale szybko. Get kick. Coś mi tu nie gra. No, ale ogólnie to wystarczy, że sobie ten kod skopiujecie. Ctrl-C i lecicie dalej. Kopiujecie. Ctrl-C i lecicie dalej. Także jeszcze taka propozycja. Możecie sobie kliknąć pyk. Utwórz skrót. Ten skrót przenieść sobie na pulpit, gdzieś jak go macie. Ustawić sobie tutaj już nazwę, nawet może być to nazwa ze spacją, bo jest to skrót maszynka PSC, na przykład by Florex. I teraz tak, klikamy sobie prawem, właściwości. Zmień ikonę i ustawiam sobie ikonkę, jaką chcemy. Ja na przykład... ustawię sobie taką ikonę. Jak możemy zauważyć, mamy swoją własną aplikację. Maszynka PSC Florex. Klikacie sobie, odpala wam się coś takiego i wpisujecie start. Wybieracie sobie na przykład 3, czyli 100 kodów na sekundę i macie, tak? Kopiujecie sobie. Aha. Już zepsułem. Ale pamiętajcie, że nie możecie nie klikać, tylko przytrzy. Jeżeli chcecie skopiować kod, to musicie przytrzymać. A nie klikać, bo się coś takiego dzieje. No i tutaj też macie tą ikonkę swoją, nazwę. I możecie po prostu sobie tu renderować różne fajne kody. No. I to by było tyle. Jeżeli chcecie, to jeszcze możecie sobie dodać coś takiego, że macie zmienną... Start. Wybierajcie sobie na przykład, ja sobie wybiorę 1. I zobaczcie, że nam tutaj już liczy, ile kodów nam wygenerowało. W tym przypadku... ja wybrałem 1, nie? Powinno mi 1 kod na sekundę, kurde, generować. Get kick. Thank you.
Dobra, trudno. Tak czy siak maszynka działa i jak widzicie już mi tutaj 1500, 600 kodów no, napiło. To nie jest obowiązkowe, ale no.